Mówiłem wam, że nie ma grzybów. No nie, jednak trafiłem na wysyp. Bałem się, że mi ta reklamówka się rozerwie i nie wiem, jak je doniosę w ogóle do samochodu. A tak po prawdzie, to jak już szedłem, to chyba z 10 grzybów pod grzybków ominąłem, bo już nie miałem gdzie w to wkładać. I to jest druga tura, zaraz wam pokażę pierwszą. Też miałem reklamówkę całą, tylko to już jest w samochodzie. Ale za to... O! To jest jeden. Ale to... To jest grzyb mojego życia. Prawdziwek. W życiu takiego nie znalazłem. Patrzcie się, jaki wielki oko. Olbrzymi, jak moja dłoń. Wszystko to znalazłem w lasku. Tam, w tamtym lasku. Pierwszą turę w tamtym lasku. A gdzie jestem? Koni Żagański. A tu jest pierwsza tura. Też cała reklamówka. Może bym poszedł jeszcze pozbierać, no ale gdzie ja to upakuję? Dobra, jeszcze go sobie zmierzę na pamiątkę. Akurat mam metr. 22 centymetry na kapelusz średnicy. No tutaj jest trochę zagięty, to jest 20. Ale patrz, zdrowiutki. To jest noga prawdziwka, po tym to poznać. Po tej nodze. Dobra, jeszcze sobie zrobię fotkę. Grzyb mojego życia. Chyba większego nigdy nie znajdę. I to głównie same podgrzybki. Jeden tam jakiś kozak, jakieś kilka maślaków, ale głównie same podgrzybki. Kurwa, grzybobranie życia. Ale ten grzyb to jest big. Ale noga. Tak się przedstawia moje grzybobranie. Pewnie bym jeszcze nazbierał, ale nie, nie mam gdzie układać. Skrzyneczka 1, skrzyneczka numer 2. O, tutaj znalazłem wcześniej takiego prawdziwka, który już dla mnie był wielki. No jest skrzyneczka numer 3 z grzybem mojego życia. O kurde, jeszcze jedno ujęcie. A muszę go ostrożnie wyjąć. O! O! 22 cm średnicy.